Nad ludźmi zamkniętymi w kwarantannie można znęcać się na wiele sposobów, ale pokazanie i omówienie jedzenia z podróży, na które w tym momencie nie możecie pojechać, to sposób naprawdę wysublimowany. Mam nadzieję, że nie będziecie mi tego mieli za złe. W tym wideo omówię, co najlepiej zjeść na Bałkanach, natomiast zaznaczam, że jest to zaledwie część pierwsza, oparta właściwie na moim subiektywnym wyborze. Jest wiele osób, które zna się na kuchni bałkańskiej o wiele lepiej. Mój własny zestaw uporządkowałam od dań głównych, na deserach kończąc. Pod koniec dodam też kilka praktycznych informacji o tym, czym kierować się wybierając restaurację. A teraz zabieram Was na smakowitą wycieczkę po bałkańskiej kuchni. Po pierwsze, jeśli jesteś wege, to nie oglądaj dalej. Dania wegetariańskie, wegańskie istnieją tutaj niemalże tylko jako dodatki do mięsa. Mięsa, które jest tutaj niemalże podstawą diety. Jeżeli ktoś jest wege na Bałkanach, to oczywiście znajdzie też coś dla siebie. Na przykład dużo pyszności na targach warzywnych. Kupicie tutaj też przepyszne przyprawy, przetwory, soki, miody. Niemniej jednak dzisiejsze wideo będzie pełne zdjęć mięsa, więc z szacunku do tej grupy widzów, którzy go nie jedzą, nie polecam oglądania dalej. A jeśli jesteś wielbicielem mięsa, to właśnie trafiłeś do raju. Mięso na żaro, mięso z grilla. Zacznijmy od tego, że w Polsce robienie grilla oznacza zupełnie coś innego na Bałkanach. U nas kojarzy się raczej z imprezą, wyjściem do znajomych, na działkę, na imprezę w ogrodzie, na tarasie. Na Bałkanach rozpalenie grilla po prostu oznacza obiad. To pierwsza kulturowa różnica do podkreślenia dzisiaj. Bałkańska kuchnia właściwie opiera się na daniach z grilla. Druga ogromna różnica to co na tego grilla kładziemy. Nie będzie to raczej karkówka i kiełbasa zwyczajna, tak jak zazwyczaj ma to miejsce w Polsce. A więc co? Zacznijmy od sztandarowego dania, którego musicie spróbować na Bałkanach, czyli cevapcici. Jak mówi stare polskie przysłowie, wygląda jak gówno, a smakuje jeszcze lepiej. Znajdziesz je wszędzie i są tak popularne, że masz restauracje specjalizujące się tylko w tym. Czasem mają one nawet śmieszną nazwę cevapcinica. W Albanii znajdziesz je pod nazwą kofte, nie wiem czy dobrze to wymówiłam, a w Macedonii kebab lub kebabci. Cevapcici są to podłużne paluszki, wałeczki z mielonego mięsa, zwykle wieprzowego albo wołowego, czasem również mieszanki tych mięs. Doskonale doprawione i podane z dodatkami to czysta uczta dla podniebienia. W tańszych lokalach cevapy podaje się zazwyczaj w lepini, czyli takiej powiedzmy bałkańskiej bułce. O tym później. Ja natomiast nie lubię tego sposobu podawania, gdyż kojarzy mi się z fast foodem. W dodatku tłuszcz zmiękcza pieczywo i najlepiej według mojego smaku, a jestem koneserem cevapcici, jest podać wszystko osobno. Cevapcici, lepinie, również podgrzaną lekko na grillu i podaną z oliwą, drobna pokrojona cebulka, ajwar i kajmak. O tym, czym jest ajwar, powiem później. Na chwilę obecną potraktujcie to po prostu jako ketchup z papryki. Do cevapcici obowiązkowo zamówcie kajmak. W Polsce kajmak kojarzy się z masą krówkową. Tutaj jest to coś zupełnie innego. Jest to biały serek o konsystencji serka Almette, który jest jednak tak maślano, gładko, delikatnie, słonawo-mleczny, że nie ma porównania do żadnego sera czy serka topionego. Tego trzeba po prostu spróbować. Robi się go przez zbieranie i dojrzewanie kożuchów z mleka, przez co jego cena jest też dość wysoka. Za puszeczkę 200 g dobrego kajmaku w Słowenii trzeba zapłacić około 3 euro, czyli 5 razy drożej niż zwyczajny serek topiony, którym kiedyś spotkałam się, że kajmak był zastąpiony. Najlepszy kajmak, jaki podają w restauracji, jest chyba w Słowenii. Tutaj zawsze otrzymuje kajmak najwyższej jakości, natomiast wychodząc nawet do lepszych restauracji gdzieś w Bośni, spotykałam się z tym, że zamiast kajmaku podawano mi kwaśną śmietanę. Albo kajmak, który był no taki grudkowy. Ukrojenie drobnego kawałka cevapcici z naoczeniem w kajmaku odrobinę cebulki zagryzione chrupiącym kęsem bałkańskiego pieczywa to prawdziwa uczta dla podniebienia. Cebulki zaś nie musicie się obawiać. Na Bałkanach popularna jest najbardziej biała cebula i ma ona, nie wiem, może tylko moje wrażenie, dużo, dużo łagodniejszy smak.
Zamiennie z ciewapci ci możecie zamówić plieskawice, czyli coś jak kotlet do hamburgera, z tym, że jeżeli spróbujesz dobrze przyprawionej pleskawicy, to już nigdy żaden kotlet hamburgerowy nie będzie ci tak dobrze smakował. Pleskawica to okrągły mielony kotlet, zwykle zrobione z mieszanki mielonego mięsa różnych rodzajów, na przykład jagnięcina, wołowina, wieprzowina. Czasem dodatkowo nadziewany jest serem, czasem ajwarem. Bardzo często pleskawice również są podawane jako fast food. Serwowane są w ichniejszej picie, bułce, dopchane warzywami, czyli obowiązkowo właśnie cebulką, ajwarem, kawałkiem sałaty, czasem innymi sosami, na przykład ketchupem, musztardą, majonezem. Uwaga! Na Bałkanach nigdy, nigdzie nie spotkałam się z czymś takim jak król polskich sosów, czyli sos czosnkowy. U nas sos czosnkowy to jest standard i dostaniesz go w każdej pizzerii, w każdym kebabie czy miejscu z zapiekankami. Tutaj, o ile nie zrobisz go sobie sam w domu, nie ma na to szans. Ja osobiście nie mogę się doczekać, kiedy sama poeksperymentuję z własnym ciewapcici i podam je Słoweńcom właśnie z polskim sosem czosnkowym. Oprócz ciewapcici i pieskawicy, do wyboru zawsze macie też filet z kurczaka, ryby, jak i inne mięsa i kiełbaski. O ile nie podróżujesz samotnie na Bałkanach, to polecam ci zamówić tak zwany żar krożnik, czyli talerz mięs z grilla. Jest to najprostszy sposób na znalezienie własnych smaków za najlepszą cenę. W różnych zakątkach Bałkanów popularne jest też po prostu jedzenie mięsa prosto z rusztu, na przykład pieczonego świniaka z dodatkiem kiszonej kapusty albo jagnięcina. Najlepsza, jaką jadłam, była chyba na chorwackiej wyspie Pag. Uwielbiam polędwiczki jagnięce w sosie z suszonymi śliwkami i ryżem. Coś wspaniałego. Do mięsa, dla przełamania smaku, polecam zamówić szopską solatę. Oryginał pochodzi chyba z Bułgarii, przynajmniej tak twierdzą Bułgarzy, których znam. Jest przepyszna. Niekoniecznie super zdrowa, gdyż połączenie ogórka i pomidora nie powinno iść ze sobą w parze, gdyż blokuje wchłanianie niektórych witamin, a jednak tworzy niepowtarzalną kompozycję smaków. Szopska solata składa się z pokrojonych pomidorów, ogórka, papryki oraz posiekanej cebuli. Całość polewana jest oliwą oraz posypana tartym białym serem o słonawym smaku. Jest to jeden z rodzajów fety, natomiast zawsze jak w restauracji pytam, który dokładnie, nikt nie chce mi takiej informacji udzielić. Kluczem do szopskiej solaty są tutaj świeże, pięknie pachnące, soczyste warzywa. I niestety uważam, że zrobienie oryginalnej, prawdziwej szopskiej solaty u nas w Polsce nie będzie smakowało dokładnie tak, jak smakuje to właśnie tutaj. Jeżeli zaś zdecydujesz się na zwykłą mieszaną solatę, czyli mix salat, to poproś dodatkowo koniecznie o buczne olie. Jeżeli jedziecie na Bałkany samochodem, to macie obowiązek zabrać do domu przynajmniej litr tego oleju. W Polsce jest on znany jako olej z pestek dyni, ale jest pioruńsko drogi. Olej jest nie tylko wspaniały w smaku, ale i zdrowy. Ja kupiłam swój w Lidlu, zapłaciłam za niego 2,50 euro i w Polsce nawet się tego w litrach nie sprzedaje. Sarma, przysmak znany na całych Bałkanach, ale najbardziej rozkochali się w nim chyba Serbowie, którzy jedzą sarmę na każde ważniejsze okazje i święta. Sarma to taki odpowiednik naszych gołąbków, natomiast robione są nieco inaczej. Trochę inaczej smakują, wyglądają, ale koncepcja jest mniej więcej taka sama. Mięso zawinięte w kapustę. Sarmy są jednak dużo mniejsze i zawinięte w cieńsze liście kapusty, które w dodatku są kapustą kiszoną. Nadziewane warzywa. Kolejne danie, które pojawia się bardzo często, zarówno w Bośni, jak i w Albanii czy Macedonii. Nadziewane papryki, cukinie, bakłażany, wszystko, co da się nadziać. Warzywa mogą być nadziewane innymi warzywami, mięsem, ryżem, czasem serem. Podawane są duszone, gotowane, pieczone, obsmażane, obsypane i panierowane. Pycha. Zupy. Nie jestem zbytnią fanką zup na Bałkanach, bardziej wolę dania na żlico, czyli na przykład leczo, prebranec, pasul. Na żlico, czyli na łyżkę. Zazwyczaj nie są one ostre, jak na przykład w kuchni węgierskiej, chyba że czasem jednak są.
Pravranec to taka fasolka po bretońsku, ale lepsza, bo fasolka jest tutaj malutka i delikatna w smaku. Najczęstsze, jakie tutaj zobaczysz, to pilecza czorba, zupa z kurczaka albo rybie czorba. Jest też taki zespół. Miałam okazję skosztować rybie czorby na Bałkanach kilka razy i owszem, były one smaczne, ale nigdy nic nie pomije smaku tej, którą smakowałam we Władysławowie. Niestety, restauracja Ryba Piła już nie istnieje. Jak już się tak rozwodzę na temat zupy rybnej, to nie mogę nie wspomnieć o owocach morza. Kalmary, mule, ryby, wszelkiego rodzaju muszelki, nie wiem nawet jak je nazwać, ale przede wszystkim lignie na żaru. Grillowane kalmary, zazwyczaj polane olejem z czosnkiem i pietruszką, albo dagnie, czyli po prostu gotowane mule. Co do muli, czyli tych muszelek, te restauracyjne nigdy mi nie smakują, gdyż sama mam na nie swój własny sposób. Jeżeli chcecie poznać raki, to zapraszam na moją grupę Balkan Club, gdzie chętnie się z nim podzielę. Jest jeszcze jedno danie na Bałkanach, którego raczej nie ma w Polsce, a jest bardzo popularne na Bałkanach. Są to girice w Słowenii, powiedziała mi Monika Trzebińska, bardzo dziękuję. Po bułgarsku nazywa się to caca. Mam nadzieję, że przeczytałam to dobrze. Są to malutkie rybeczki, które smaży się panierowane w głębokim oleju i smakują one jak chipsy. Są one tak maluteńkie, że nie trzeba ich zupełnie oczyszczać. W Polsce to danie kiedyś można było znaleźć jako stynki, które były kiedyś na Mazurach. Dzięki Klaudia za komentarz. Natomiast to danie zostało wycofane ze sprzedaży, gdyż żeby móc bezpiecznie łowić stynki, pokrywa lodowa musi mieć minimum 15 czy 20 cm. I niestety w tym roku takich zimnych dni praktycznie w Polsce nie było. W Słowenii, w Mariborze, kiedy ryby i owoce morza dowożone są regularnie we wtorek i w piątek, taki talerz potężny już na przykład w Koblarjewem Zaliwu kosztuje 4 euro. Dania głównej zupy mamy już za sobą, więc poświęćmy czas pobocznym questom, czyli przystawkom i przekąskom. Sery. Tutaj nie ma raczej nic do omawiania. Każdy region ma swój własny ser. Po prostu, jak wchodzicie do restauracji, to na wstępie zamówcie sobie talerz serów. Pieczywo. Jak wspominałam wcześniej, do mięsa często podawane jest pieczywo. Czewapę podaje się zazwyczaj w picie i może to być na przykład lepinia, czyli rodzaj chleba, placuszków powiedzmy, popularnych zresztą na Bliskim Wschodzie, które podczas pieczenia pęcznieją, tworząc taką idealną kieszonkę na farsz. To pieczywo często podaje się też w towarzystwie pikantnych sosów lub past warzywnych. Pozwólcie, że właśnie przy tej okazji omówię ajwar. Ajwar jest to pasta z mielonej słodkiej papryki, zwykle z dodatkiem cukinii, bakłażanów, pomidorów i czosnku. Tutaj w zależności od receptury. Jeżeli znacie inną definicję, napiszcie. Ja bardzo lubię ajwar, natomiast dla mnie jest za mało pikantny. Pasty warzywne to coś, w czym z pewnością się zakochacie. Są robione właśnie z wspomnianej cukinii, bakłażanów, pomidorów, ale także na przykład z twarogu pomieszanego z przecierem z pikantnej papryki albo z pesto. Zrobienie takiej pasty do pieczywa możecie spróbować w domu, jednak ostrzegam, nigdy smak pasty zrobionej z papryki w Polsce nie dorówna tej zrobionej tutaj, gdzie papryki dojrzewają w pełnym słońcu przez kilka miesięcy. Zachęcam Was do podzielenia się przepisami na grupie albo pod tym filmikiem w komentarzach. Zastanawiacie się, dlaczego na Bałkanach nie ma popularnych zachodnich restauracji takich jak na przykład McDonald's, KFC czy Burger King? Odpowiedź jest prosta. Na Bałkanach króluje Burek King. Burek to podstawowy bałkański fast food. Jest to idealne śniadanie albo posiłek na szybko w biegu, w pracy, w podróży. Jest to ciasto a la francuskie, jednak mniej kruche, bardziej ciągnące, bardziej tłuste. Po słowiańsku nazywa się to lisnato testo. Nadziewane jest tutaj cała paleta burków. Podobno burek jest tylko mięsny, a burek sasirom to po prostu sirnica. Natomiast ta niepoprawna nazwa bardzo się przyjęła i teraz można spotkać właśnie burka z serem, szpinakiem albo nawet z warzywami. Nie wiem jakimi, bo nie jadam wegańskich burków. Burek kupicie w każdej pekarni albo pekarze. Najlepiej smakuje on w towarzystwie jogurtu naturalnego albo kefiru. Baklawa. Niewątpliwie jest to najbardziej popularny deser na Bałkanach Zachodnich.
Ja osobiście nie przepadam, ale może dlatego, że zazwyczaj tak się napcham poprzednich rzeczy, że nawet ta kieszonka na deser odmawia posłuszeństwa. Ci z Was, którzy byli w Turcji czy krajach Bliskiego Wschodu, na pewno nie są zaskoczeni tym, co tutaj omawiam. Nic dziwnego, Imperium Osmańskie panowało na Bałkanach dobre kilkaset lat. Wpływy kulturowe, w tym kulinarne, nadal są ogromne i im bliżej w stronę Turcji, tym większy wpływ na bałkańskie smaki. W Ohrydzie na przykład dostaniecie wspaniałą turecką, prawdziwą hałwę, taką, którą zapchacie się już po jednej łyżeczce, nie do porównania z tym, co można znaleźć dzisiaj w sklepach, bo to nawet koło hałwy nie stało. O bałkańskich deserach więcej powiem prawdopodobnie w następnym filmiku, kiedyś tam. Możecie mi w komentarzach napisać, co powinno się w takim zestawieniu znaleźć. Natomiast teraz chciałabym powiedzieć jeszcze o restauracjach ogółem. Po pierwsze, to co mi nie pasuje, to niemal wszędzie poza Unią Europejską, więc poza Słowenią i Chorwacją, palenie papierosów w środku to rzecz nagminna. Czasem restauracje są całe dla palących, a czasem mają wydzielone strefy dla palących i niepalących, co uważam, że jest po prostu głupie, bo to tak jakby wydzielić wodę w basenie dla sikających i niesikających. Z pozytywów jest natomiast muzyka na żywo. W Bośni, Serbii, Macedonii nie mają aż tak dużej biurokracji związanej z legalnością takich koncertów. Zajks raczej nie ściga miejskich grajków, a jeżeli to robi, to najprędzej nieskutecznie. Muzyka na żywo jest po prostu wszędzie. Tworzy to niesamowity klimat. Trzecia sprawa, frytki. Jak wspomniałam, większość rzeczy podawane jest tutaj z pieczywem, ale można też zamówić frytki. Natomiast nie spodziewajcie się raczej, że będą to robione domowe frytki. Jeżeli zauważycie panów w koszulach, to wiadomo, że ceny będą szły w górę. Natomiast niekoniecznie oznacza to, że jedzenie w takich restauracjach musi być zdecydowanie lepsze od tych, w których ich nie ma. Przykładem jest restauracja Baszczarcia w Mariborze. Panowie w koszulach chodzą na przykład w restauracji Grill Rancha, gdzie ceny są prawie dwa razy droższe niż w Baszczarci, a jedzenie lepsze jest właśnie w tej drugiej. I ostatnia bardzo ważna uwaga. Jeżeli nie czujemy zapachu grilla z daleka, a kelner zaproponuje Wam żar krożnik, to raczej sobie odpuśćcie. Bo albo mają piec elektryczny, jest różnica w smaku, albo nie wiadomo jak oni to grzeją. No i z tego wszystkiego sama zgłodniałam. Na szczęście restauracje są już u nas otwarte. Mam nadzieję, że wkrótce zostaną otwarte także granice, że będziecie mogli przyjechać i skosztować tego osobiście. Biegnę po czewapę, a na koniec żarcik kosmonaucik. Jak się nazywa Netflix and chill na Bałkanach? Czewapci chill!